Jeśli chodzi o ten awans, to wiadomo, że Pogoń jako klub czekał na to bardzo długo, tak, ponad 50 lat. Ja sam jako zawodnik już kilka lat, że tak powiem, czekałem, bo to chyba był mój trzeci czy czwarty sezon w Grodzisku i co roku jakby ten cel był jasny, celem był awans, gdzieś tam się zawsze nie udawało, ktoś okazywał się mocniejszy, czegoś brakowało. Jeżeli chodzi o ten zespół wtedy, to mieliśmy mega atmosferę, tak? Było dużo chłopaków, którzy już długo byli w Grodzisku albo w ogóle byli z Grodziska, mówię Tomek Kołodziejski, Kuba Kołaczek, ludzie bardzo, bardzo mocno związani z tym klubem, tam dookoła drużyny był, mówię, Maciek Przybylski, było nas kilku takich ludzi, to cały czas byli stąd, Łukasz Szotarski, więc ludzie, którzy tutaj spędzili wiele lat, więc dla nas to był jakiś tam no mega sukces. Jeśli chodzi o sam awans, no to świętowaliśmy go bardzo długo, chyba przez jakieś 3-4 dni jeszcze u Tomka Feliksiaka. Właśnie Tomka na pewno pozdrawiam, bo też człowiek stąd. Jeździliśmy jego traktorkiem, mam nadzieję, że tam wszystkie drzewka już odrosły, bo kilka skasowaliśmy. No ale ogólnie awans był bardzo, bardzo hucznie, długo świętowany, jeszcze przez kilka kolejnych weekendów, więc no uważam, że na pewno był bardzo dobrze oblany ten awans. Ogólnie już kiedyś to mówiłem, ale i to taki jest jakby model właśnie jakby w Niemczech, jeśli budowanie klubów, czyli robienie tej akademii. Nie tylko po to, żeby ktoś tam się dostał do pierwszego zespołu, bo procent tych zawodników, którzy przeszli od jakby najmłodszych grup wiekowych i później awansują do pierwszego zespołu, jest bardzo mało, ale dużo ludzi zostaje wtedy przy klubie, tak? Bo kiedyś gdzieś tam trenowało, no to albo kupują koszulki, chodzą na mecze, kupują bilety, zakładają swoje biznesy, czy idą inną drogą. I dzięki temu, że przez ileś lat byli w danym klubie, mogą go wspierać w różny sposób. Właśnie my, bo z Okinawy Sushi założyliśmy razem z Łukaszem Rdzankiem, też wychowankiem Pogoni, i z Marcinem Ejsmontem, który też wiele lat jego ojciec spędzili w Pogoni. Więc jakby to było dla nas od razu oczywiste, tak? Że jeżeli mamy biznes, możemy jakoś klubowi pomóc i oczywiście klub nam pomaga, bo jest to największy klub tutaj w Grodzisku, więc zarówno my się promujemy, naszą restaurację, jak i nasza restauracja gdzieś promuje Pogoń Grodzisk, więc no to było jakby tak oczywiste i naturalne, tak jak mówię. Nie każdy może grać w piłkę, nie każdy może pomóc jakby na boisku, nie każdy wychowanek, ale może pomóc inaczej, tak? Właśnie poprzez jakąś tam promocję, poprzez kupowanie biletów i koszulek i jakichś gadżetów i cały czas życie z tym klubem. I chyba o to chodzi. I to, tak jak mówię, teraz patrzę na akademię, jak dużo jest chłopaków, jak dużo jest w każdym roczniku zespołów, to jestem pewien, że z nich w piłkę będzie grało około 2-3%, ale gdzieś przy klubie zostaną, albo jako kibice, albo jacyś sponsorzy, albo działacze. Więc bardzo dobrze to idzie w tą stronę i tylko się cieszyć, że w Pogoni i że w Grodzisku jest tyle dzieciaków chętnych do grania i że Pogoń jakby to im organizuje na najwyższym możliwym poziomie. Co często o tym mówię i tam gdzieś tam sobie między sobą żartujemy, że kiedyś chciałbym zostać prezesem i nie ukrywam, że jakiś taki cel pewnie osobisty mam, ale żeby nim zostać, najpierw chciałbym trochę pojeździć, bo parę klubów zwiedziłem jako zawodnik. Więc chciałbym się też na pewno w tym kierunku dokształcić, gdzieś pojechać, gdzieś popatrzeć jeszcze, bo jakieś tam trochę znajomości mam w innych klubach. Znam kilku tam jakby dyrektorów czy prezesów innych klubów i na pewno zanim bym podjął taki krok i spróbował czegoś takiego, to chciałbym, mówię, no troszeczkę się dokształcić, zdobyć wiedzy, zobaczyć troszeczkę inne spojrzenie na futbol, żebym kiedyś tu mi się uda przyjść, żebym naprawdę był taką wartością dodaną, człowiekiem z dużą wiedzą i doświadczeniem jakby w tym temacie. Więc może kiedyś, jeżeli już finansowo będę na tyle niezależny, żeby móc się bawić w piłkę i gdzieś się tutaj oddać tak w 100%, to na pewno będę kiedyś chciał zostać prezesem. Jakieś takie moje ciche marzenie jest tutaj. Oj, to jest czapka, jest niestety chyba zaginęła. No to jest piękna historia, to jest chyba wracaliśmy z jakiegoś turnieju, ja byłem jeszcze wtedy jako trener, byłem w Wajc, dostałem tam, bo byłem tam z rocznikiem chyba 9-7, chyba z 9-7 byłem rocznikiem w Austrii, dostaliśmy takie gadżety, między innymi tą czapkę i później na wszystkie mecze jeździłem z tą czapką. I podczas któregoś meczu ona zaginęła, po czym robiłem straszną aferę i szukałem jej przez kilka godzin i do tej pory wszyscy pamiętają, bo cały czas chodziłem po całym autokarze i pytałem się, gdzie jest moje czapkie Wajc, więc to jest słynna historia. Niestety nie ma jej, ale jeżeli
jeżeli ktoś się znalazł, to proszę po prostu o kontakt. Pieniądze nie grają roli, tak? Bo to jest wspaniały eksponat. Wiedziałem, tak myślałem, że padnie to pytanie i ta prośba. Niestety, jeżeli chodzi o tą historię, nigdy nie opowiadam na trzeźwo, a dzisiaj nie, niestety jestem trzeźwy, więc nie zmienię swoich przekonań. No zapraszam, kiedyś na pewno ją opowiem, ale to może przy okazji awansu, jak będzie, jeżeli ten awans się uda dopiąć i będziemy w odpowiednim, że tak powiem, gronie i w odpowiednio przygotowani pod względem asortymentu, to wtedy bardzo chętnie ją opowiem, ale na trzeźwo to nie ma sensu, żebym to opowiadał. Najbardziej wkręcanym osobą tutaj, to był zawodnik wtedy, to jeszcze drugiej drużyny, Marcin Eismont, ale te historie nie nadają się po prostu na publikację, ale mieliśmy kilka takich pięknych wypustek i Marcin też tutaj u nas trenował w pierwszym zespole za trenera Rafała Smalca, więc kilka opcji było bardzo, bardzo dobrych, ale niestety nie mogę tego opowiedzieć. Kogo my tutaj tak najbardziej wkręcaliśmy? Bardzo dobrym do wypuszczenia człowiekiem jest tutaj Kuba Kołaczek. Człowiek, który jakby nie znosi jakby krytyki, który nawet słowo, nawet jak pozytywne, on i tak odbiera jako krytykę, więc zawsze go gdzieś tam wypuszczaliśmy pod tym względem, że trener coś tam na niego powiedział, albo że coś tam nie gra, albo po meczach, czy zazwyczaj jak Kuba, bardzo zazwyczaj gra 90% meczy w pierwszym składzie, ale gdzieś tam za kartki czasami pauzował. Zdarzyło się, że wygraliśmy taki mecz, nie wiem, 4 czy 5-0, więc już była wypustka, że on już teraz siedzi i tak dalej, że w końcu ruszyło, jak Kuba nie gra, że zaczyna się gra układać, czego Kuba nie mógł nigdy zrozumieć, nie miał do tego dystansu, zawsze był zagrzany niesamowicie, więc Kuba Kołaczek jest idealny do tego wypuszczania, bo mówię, gdzieś mu tam pod tym względem brakuje dystansu, chociaż jest gościem z dużym poczuciem humoru, ale co do swojej osoby ma dość ciężko przyjmuje krytykę. Chodzi o historię z Radkiem Majdanem, no to już dość odległe czasy. To był czas, jak byłem w pierwszym zespole Pogoni, zaraz w Polonii. Dopiero co awansowałem do drużyny. Dostaliśmy takie rozpiski z numerami wszystkich z drużyny, każdego zawodnika, żeby mieć kontakt do każdego, zarówno trenerów, jak i działaczy, żebyśmy po prostu w każdej chwili, jeżeli mam jakiś tam problem, to mogli zadzwonić i ja gdzieś to miałem przy sobie w kurtce, gdzieś tam wychodziliśmy i szliśmy gdzieś tam ze znajomymi, tam był między innymi właśnie trener Michał Witczak i jakby to trafiła ta lista do niego. No i wiadomo, że nazwisko, które z tej listy było najbardziej wtedy znane, to nazwisko Radka Majdana, więc szybko tam chłopaki jakby wyczaili i Wito jakby sobie ten numer przepisał i cały czas mnie szantażował, że zaraz do niego zadzwoni. Ja oczywiście mówiłem, że nie dzwoń, bo wiadomo, że będę miał pojechany, że w ogóle to trafiło gdzieś do osób trzecich. No ale po jakichś tam kilku tam godzinach Wito mówi, że on dzwoni do Majdana. Już była godzina po 22, gdzieś tam 23. No i wykręca ten numer. Ja jestem oczywiście przerażony, krzyczę mu, żeby nie dzwonił, bo po prostu w szatni mi nie dadzą żyć. A on dzwoni i mówi, że jeszcze zaczyna rozmowę, że siemano Radek, mam numery od Kaki z Polonii. No i on z kimś tam słyszę, że z kimś tam rozmawia i mówi, no tak, no co tam. A on mówi, ty, no co tam słyszałem i zaczyna coś Wito jechać na Dodę. Gdzie to jest chwilę, Radek Majdan miał chwilę chyba po rozstaniu wtedy z Dodą i on zaczyna coś tam mu jechać, ja już jestem przerażony, że Majdan mi urwie łeb. Ja mówię, w końcu w pewnym momencie wyrywam mu telefon, słyszę, że on gada i mówię Radek, przepraszam, mówię, ja nie wiem jak oni ten numer wzięli i tak dalej. No a gościu mnie, ktoś kto jest po drugiej stronie, dalej mnie wypuszcza, mówi, dobra, zobaczymy jutro na treningu. Więc ja już byłem cały blady, mówię, że nie, to nie ja, to wiesz, zaczynam gościa przepraszać. W końcu jakby ten człowiek się rozłącza. W ogóle to był Darek Świderski, okazało się. Ja byłem przerażony, przez ileś czasu mnie wkręcali, że to normalnie naprawdę Wito i ja rozmawiałem z Radkiem Majdanem. Mówię, już gadałem im, że chyba rezygnuję z piłki. Mówię, że jak wrócę do szatni, to po tej akcji to mi nogi połamie. No ale w końcu mi podzieli, więc wypuścili mnie pięknie i tutaj z tej strony na pewno pozdrawiam Wita, bo wkrętka była pierwsza klasa. Tak, jeżeli chodzi o nominację, to nominuję mojego takiego syna, że tak powiem, piłkarskiego, którego po części jestem jak takim mentorem, mogę powiedzieć, Maćka Pietraszka. Pytanie, jakie bym mu zadał... Niezwiązane z piłką, to przede wszystkim chciałbym się zapytać, jak wspomina zakończenie ostatniej rundy i czemu tylu gości pozapraszał do siebie do mieszkania i kto jako jedyny przyszedł z prezentem na to wydarzenie? I skąd miał ten prezent?
No korzystając jeszcze z okazji, że dostałem tutaj głos, to oczywiście poza tym, że zapraszam na wszystkie mecze, bo już za chwilę będzie możliwość, żeby kibice wrócili na stadion, to zapraszam wszystkich kibiców do Okinawa Sushi. Na pewno nie będą zawiedzeni, jeżeli chodzi o nasze jedzenie, więc polecam serdecznie.